Witajcie! W dniu dzisiejszym przychodzę do Was z makijażem walentynkowym. Właśnie takim, jaki widzicie na mnie, wraz z takim minimalistycznym upięciem, które bardzo mi się podobało akurat do tego makijażu. Ten makijaż, jak widzicie, ma odrobinę fioletu, odrobinę różu, więc myślę, że jest jak najbardziej walentynkowy. Podkreśla pięknie oko, bardzo fajnie je otwiera. Więc na pewno znajdzie wiele swoich zwolenniczek, więc jeżeli jesteście zainteresowane tym, w jaki sposób wykonałam ten makijaż, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Wymieszam sobie te dwa produkty na dłoni. I najpierw punktowo sobie nałożę na całą twarz, na miejsca później, w których będę rozprowadzała ten podkład. Stado moich nieprzyjaciół jest dość spore, więc mam nadzieję, że właśnie ten podkład pomoże mi to wszystko zamaskować. I następnie biorę gąbeczkę i wklepuję nawilżoną gąbeczką ten podkład w całą twarz. Zależy nam na tym, żeby ten podkład wyglądał jak najnaturalniej na naszej skórze, żeby się fajnie w nią wtopił. Jak widzicie, ta mieszanka tych podkładów w miarę spoko zakryła mi te moje stada nieprzyjaciół. Ale i tak ja jeszcze się posłużę korektorem, ponieważ w związku z tym, że jest to makijaż walentynkowy i najprawdopodobniej posłuży nam on szczególnie wieczorem właśnie, w dniu walentynek, kiedy się wybierzemy z naszym ukochanym na jakąś kolacyjkę, to też chcemy, żeby ten makijaż, wiecie, wyglądał na po prostu nieskazitelnie, więc zależy nam na tym, żeby wszystkie właśnie te ewentualne nasze nieprzyjacielskie diody zamaskować. Więc ja sobie jeszcze biorę korektor i korektorem sobie punktowo, raczej wygląda to na pół twarzy, no ale wiecie, no właśnie takie stada mam. I w ten sposób i znowu sobie gąbeczką nakładam. No i teraz tradycyjnie sobie nakładam odrobinkę mojego balsamu do ust, którego aktualnie używam, żeby przygotować sobie usta do późniejszej pracy z pomadką. Teraz kolejnym krokiem będzie nałożenie korektora pod oczy i rozświetlenie centrum twarzy. W tym celu używam korektora z Kobo, to jest mój ulubiony korektor ostatnimi czasy. Naprawdę uważam, że spokojnie może on stanąć w szranki z korektorem z Collection Lasting Perfection, dlatego że on również utrzymuje się bardzo długo naprawdę na twarzy, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o miejsca pod oczami, gdzie jednak ta skóra najbardziej pracuje. I też nakładam go na powieki jako bazę pod późniejsze cienie. Widzicie, moje powieki są naturalnie troszeczkę zasinione. I teraz modeluję sobie również nim twarz w postaci noska. Rozświetlam sobie również tutaj czoło. I rozcieram sobie znowu to wszystko gąbeczką. Jak możecie zauważyć, ja nie pracuję żadną gąbeczką typu Beauty Blender, ale pracuję zwykłymi gąbeczkami, słuchajcie, z Rossmana. I te gąbeczki mi naprawdę super służą. Także ja na to mówię mój osobisty Beauty Blender, dlatego że dla mnie to spełnia totalnie swoją funkcję i jakoś, nie wiem, na razie nie mam potrzeby tego, żeby to zmieniać. A pod okolice pod oczami wklepuję najpierw sobie palcem, jeżeli chodzi o
skorygowanie cieni pod oczami, które mam dość spore, jak mogłyście zauważyć. Na razie to wygląda karykaturalnie, ale się tym nie przejmujcie, dlatego że za chwileczkę to wszystko będziemy ładnie ze sobą rozcierać. Warto sobie podnieść tak, spojrzeć jakby do góry niejako, bo dzięki temu możemy tutaj dotrzeć do tych wszystkich zakamarków pod naszymi oczami, gdzie w sposób naturalny powstają nam po prostu zmarszczki. I ponownie tutaj również rozcieram korektor jako bazę pod późniejsze cienie. Przygotowanie sobie twarzy pod makijaż, naprawdę to ja uważam, że to jest jedna z ważniejszych rzeczy, dlatego że jeżeli mamy fajnie wypracowaną twarz, jeżeli chodzi o właśnie podkład, korektor, rozświetlenie tej twarzy i później też wykonturowanie na sucho czy też na mokro, w zależności od tego, na co kto ma ochotę, ja uważam, że to jest jeden z ważniejszych elementów, dlatego że możemy tak naprawdę później wykonać naprawdę najprostszy makijaż, do którego po prostu dołożymy sobie kreskę i naprawdę możemy po prostu robić szał. Natomiast jeżeli twarz jest zrobiona tak niechlujnie, niedbale, że gdzieś tam na przykład nie ma zakorygowanych cieni pod oczami, gdzie one wychodzą na wierzch, albo mamy gdzieś jakieś właśnie przebarwienia niezakryte, jakieś plamki, wypryski itd., to naprawdę później nawet najładniejszy makijaż oka po prostu traci na tej efektywności, na jakości, na ładności po prostu, dlatego że czegoś mu cały czas brakuje. Gdzieś tam cały czas jednak tym, co przykuwa uwagę jako pierwsze, nie są później te piękne oczy czy piękne usta, tylko właśnie ta niedopracowana twarz. Dlatego, moje drogie, stawiajmy na to, poświęćmy temu czas, żeby sobie właśnie fajnie wklepać wszystko, żeby sobie fajnie tą cerę ujednolicić, żeby ona naprawdę wyglądała świeżo, promiennie i żebyśmy my były pewne, że na pewno ona będzie pełniła taką piękną parę i kompozycję z późniejszym makijażem oka. Jak mnie znacie, to wiecie, że następnym krokiem będzie zagruntowanie tego wszystkiego, co nałożyliśmy na twarz. I powiem Wam, że taką nowością, którą wynalazłam wczoraj w Biedronce, jest puder. Puder z Be Beauty High Definition Loose Powder. I ja się obawiałam, że ten puder będzie strasznie bielił, ale okazuje się, że jest całkiem spoko. Dzięki temu utrwalam sobie to, co wcześniej nałożyłam. I to samo w okolicach pod oczami. I teraz w ten sam sposób matowię całą twarz właśnie tym pudrem transparentnym, żeby solidnie i porządnie zagruntować to, co sobie wcześniej nałożyliśmy w postaci naszych kremowych kosmetyków. Jak widzicie, naprawdę niewiele tych produktów potrzeba, żeby ten makijaż dopracowywać. Nie musimy tego dawać dużo, a efekt jest fajny. Jak widzicie, ja tego pudru teraz użyłam naprawdę odrobinę i nie wiem, jak wy to oceniacie w kamerze, ale ja jestem bardzo zadowolona. Następnym krokiem będzie przygotowanie brwi. I biorę sobie najpierw szczoteczkę do wyczesywania, jeżeli chodzi o brwi, i przeczesuję najpierw te brwi ze względu na to, żeby po prostu wyczesać chociażby teraz odrobinkę tego pudru, który się mógł dostać w wyniku gruntowania twarzy, czy też po prostu w wyniku chociażby nakładania korektora na powieki, czy podkładów na twarz. Warto po prostu sobie wyczesać wszystkie ewentualne jakieś tam pozostałości z brwi, zanim przejdziemy do pracy z brwiami. Biorę sobie ten produkt, o którym wcześniej wspominałam, czyli taką glinkę z Revlonu, rozgrzewam ją delikatnie w palcach i dosłownie przeczesuję te brwi parę razy, dzięki czemu właśnie za chwileczkę szczoteczką będziemy mogli nadać im kształt. Jak widzicie, tutaj automatycznie
ta linia brwi się podnosi dość wysoko do góry, dzięki temu to oko się bardziej otwiera, wydaje się takie wypoczęte. I dlatego właśnie ja sobie bardzo cenię ten produkt właśnie za to, że można osiągnąć po prostu nim taki efekt, jeżeli chodzi o wymodelowanie kształtu brwi, jaki akurat w danym dniu mamy ochotę. Ja, jak wiecie, jestem wierną miłośniczką i oddaną fanką Maybelline Permanent Taupe, kolor Tattoo. I ja sobie go zawsze nakładam dzięki pędzelkowi skośnemu z Zoewy. Jest to pędzelek w numerze 322 Brow Line. I ja nim wypełniam sobie, w zależności właśnie od tego, jak mam ochotę, to wypełniam sobie brwi. I przechodzę do wypełniania. Najpierw podkreślam od dołu dolną linię brwi. I zacieram delikatnie do góry ten cień, tak żeby tutaj u nasady te brwi były nieco jaśniejsze. Po prostu, żeby to wyglądało w miarę naturalnie, bo tak też naturalnie, jak widzicie, tutaj też przebiega, że z przodu u nasady brwi mamy troszeczkę więcej jakby prześwitów, można tak powiedzieć. I ponownie po nałożeniu cienia wyczesuję odrobinkę te brwi. Pod łukiem brwiowym nakładamy cień. Cielisty cień. Ja akurat mam cień z Inglota w kolorze numerze 322 bodajże. Ja akurat dzisiaj postawiłam na taki makijaż. Tak jakoś myślałam nad tym i sobie pomyślałam, że idealny no właśnie na taki dzień będzie taki makijaż właśnie w takich różowawo-fioletowych tonach. I właśnie dzisiaj wpadła mi w ręce moja paletka, którą miałam wśród moich paletek, a która w sumie jest takim dość, myślę, jakimś mało znanym zestawem. Jest to paletka z W7 Purple Haze Eyeshadow Palette i ona właśnie wygląda w ten sposób. Ma takie fajne właśnie odcienie fioletu i taki delikatny różowy lila kolor. One delikatnie połyskują, ale nie jest to taka nachalna połyskliwość, więc właśnie dlatego na tą paletkę się zdecydowałam. I myślę, że zdołam użyć dzisiaj akurat wszystkich cieni z tej palety, dlatego że tak, użyję wszystkich cieni. Najpierw zaczniemy od najjaśniejszego i ten najjaśniejszy cień nałożymy sobie na naszą powiekę w miejscu, gdzie mamy wewnętrzny kącik. I troszeczkę się wysuniemy na środek powieki ruchomej. Kolejnym cieniem będzie kolejny cień z tej paletki. I ten cień nałożymy sobie na środek naszej powieki ruchomej. Również do tego cienia używam tego samego pędzelka, o którym wcześniej wspominałam. Następny dzień, który został przeze mnie nałożony, ale właśnie wyłączyła mi się wtedy kamera, to był cień z paletki Run Boy Run i był to cień w takim zgaszonym, bardzo chłodnym, szaro-brązowym kolorze i właśnie ten cień nałożyłam tutaj w załamaniu powieki i od razu go roztarłam, rozblendowałam tak, żeby się połączył właśnie z tymi cieniami, które nakładałam wcześniej. I jak widzicie, już powoli tworzy się nam taki delikatny zarys makijażu. Kolejnymi cieniami, które użyję, będą to cienie z paletki W7 Purple Haze i te cienie będę sobie nakładała od razu pędzelkiem kuleczkowym, takim precyzyjnym bardziej, ale też służy on od razu do rozcierania.
i wymieszam te dwa właśnie odcienie fioletu z tej paletki W7 i będą to te dwa kolory. Ten cień nakładam tutaj w zewnętrznym kąciku. Widzę już, że te cienie bardziej trzeba wklepać, niżeli rozcierać. Bardzo delikatnie to trzeba robić naprawdę. I teraz ten cień, który nam się tu osypał, bierzemy sobie pędzel do pudru i delikatnie otrzepujemy tak, takim szybkim ruchem, żeby nie zrobić sobie plamy, tylko żeby się tego pozbyć. I wracamy do pędzelka do cieniowania, do rozcierania. Do rozcierania, nie do cieniowania. Boże, ja ostatnio mam tak, że mi brakuje słów. I sobie ten cień tak delikatnie, naprawdę muśnięciami tego pędzelka nie dociskamy. Tylko tą końcóweczką, tutaj łapiemy sobie za końcówkę pędzla najlepiej i wtedy takie naprawdę delikatne ruchy wykonujemy, żeby sobie ten cień rozblendować. I staramy się nie wychodzić poza naszą optyczną granicę, czyli granica nos, koniec brwi z cieniem, bo to wtedy naprawdę nie wygląda dobrze, jak wyjedziemy sobie za daleko tymi cieniami. Cały czas pamiętamy o tym, żeby skupiać ten ciemny fiolet w właśnie zewnętrznym kąciku, ze względu na to, że po prostu całą powiekę chcemy mieć rozświetloną i chcemy po prostu wyciągnąć sobie tutaj zewnętrzny kącik, bardziej otworzyć to oko, też troszeczkę je przydymić, żeby nadać mu takiego właśnie wieczorowego akcentu, a jednocześnie też chcemy sprawić, żeby nie było takie, wiecie, przytłoczone, takie nachalne to oko. I teraz jeszcze przejdziemy sobie do dolnej powieki i również na dolną powiekę nałożymy sobie odrobinę tego ciemniejszego fioletu tutaj z tej strony, gdzie również mamy zewnętrzny kącik. I również to robię z bardziej takim precyzyjnym pędzelkiem kuleczkowym. I następnie przejdę do nałożenia takiego połyskującego cienia. Jest to cień w kolorze numer 403. Jest to cień taki piękny, szampański z firmy My Secret. I ten cień nałożę na mokro. I nakładam go tutaj na środek powieki ruchomej. Wklepując delikatnie. I wewnętrzny kącik rozjaśnię sobie cieniem z paletki właśnie znowu Run Boy Run i tutaj sobie dosłownie paluszkiem wjeżdżam w kąciki i następną czynnością będzie namalowanie przeze mnie kreską kreski. Ja osobiście najlepiej taką właśnie kreseczkę rozciera się zwykłą pacynką, więc ja sobie biorę taką pacynkę i tutaj tą granicę całą, która normalnie jest ostra, no właśnie delikatnie sobie pacynką możemy rozetrzeć, dzięki czemu uzyskamy taki bardziej miękki efekt, nie będzie to kreska taka bardzo ostra. Na policzki nałożę róż z Maybelline. On będzie się fajnie komponował z tym, co jest właśnie na powiekach. I jako rozświetlacza na szczyty kości policzkowych użyję uwielbionego przeze mnie, a idealnie pasującego do tego makijażu, rozświetlacza z firmy Makeup Revolution w kolorze Peach Lights.
te wszystkie czynności konturowania na sucho oraz rozświetlania twarzy i nakładania różu wykonuję pędzelkiem Hakuro H21. Na usta nałożę pomadkę z Golden Rose z serii Velvet Matte i jest to pomadka w kolorze 07. Bardzo Wam dziękuję dzisiaj za oglądanie. Jeżeli Wam się ten filmik spodobał, to oczywiście proszę o kciukaska w górę. Zapraszam do następnego odcinka. Pa!